Panie, w ogóle to jest aż 5 sekretów, to nie wiem. Nie wiem, gdzie jest reszta. To jest zaledwie taki skromny sekret, że jedną rakietnicę ma. A to właściwie nabój do rakiety. Dobra, do górki, do górki. Teraz zapiszę. Zobaczcie, tak często zapisuję, a jednak... No! To kurde! Zaraz nie wytrzymam, no. Normalnie zaraz się wkurzę, no. Jeszcze raz to będę musiał przechodzić. Przepraszam, odbiło mi się. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. A też jakbyście mogli to wytłumaczyć mi, czemu tutaj ten księżyc jest zielony w ogóle, bo to mnie zawsze intrygowało. Takie dziwne to jest. Bardzo dziwne. Kolejną dziwną rzeczą jest to, że nie ma chmura, pada deszcz w tym mieście. Jak to by powiedziała Tina Von Otter, czym Brighter Logic, coś takiego, nie pamiętam, jak to się dokładnie mówiło. No jakoś tak. Pozdrawiam Tinę Von Rotter, chociaż mnie nie ogląda, bo tak czy tak mnie nie zrozumie, bo gadam po polsku. Ale pozdrawiam Tinę Von Rotter. Zajebista zagrajmerka. Polecam każdemu. Czy to tutaj już się teraz powinno iść? Nie. Ojejo. Dobra. Mam nadzieję, że zapisałem. No, tak daleko. I tamten zjazd też jest kolejną możliwością, żeby skrócić sobie planszę, bo jak dobrze to się skoczy, to da się ukończyć, wiecie, chodzić po tych budowlach i wtedy skoczyć tam, gdzie jest ten dzwon, tam się filmik włącza, więc... Jak ktoś jest cheaterem, czy tam oszustem, ja wolę zrobić słowo oszust niż cheater, bo nie lubię, jak ktoś nadużywa angielskie wyrazy! Jezus! Ja się wkurzę, no! Kurde! Muszę zapisać, kurde, bo nie wytrzymam zaraz. Tomb Raider Logic, mówiła Tina Von Rotter, tylko co pamiętam jakoś tak. Chyba, że już się powtarzam. Dobra, czas na zapis, oczywiście. I tu. Wrapped in Plastic, zajebista piosenka, no kurde. Dziwne, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym nagrywał let's play i piosenka mi chodziła po głowie. Tu mamy kluczka, którego trzeba zajebać. Pistolecikami, spierdalaj, proszę cię. Jakbyś tutaj nie latał, a po drugie, w jakim normalnym świecie kruki atakują ludzi, a tym bardziej Lara Croft? No nie przesadzajmy. Musimy sobie, tak powiem, odblokować drogę do tego przycisku. Ale to jeszcze chwilę potrwa, niestety. Dobrze. Jak to by powiedziała Janice z Angel of Darkness, move along, masz się. Uwielbiam. Janice! Jezus! Ty kupia pipo pipo, czyli ptaszku. Dobra. Janice, to jest naprawdę jedna z moich ulubionych, właściwie chyba w ogóle ulubiona postać. No! Kurwa! Ulubiona postać z Tomb Raider Angel of Darkness, właściwie The Angel of Darkness. Się mówi. No, skoczy dobrze. Dziękuję. Gdzie teraz tu się szło? Bo kurde, naprawdę zapomniałem. Jak tu się dalej szło? No patrzcie, zapomniałem. Po raz któryś tam z kolei zresztą. Jak tam się szło? Wiecie, tam dalej. No, Lara, weź mnie tu nie irytuj, tak? No, skocz proszę cię po ludzku. No, pipo pipo głupia, no! No tiga! Nie o to mi chodziło. Tam przecież nie doskoczę. Jak tam pójść, no? Ja wiedziałem, że po prostu tak ta plansza pójdzie. Chujowo, no. No świetnie, jeszcze w tym miejscu, nie? Rick Soku był. Jak tu się szło dalej, no?
Ja się kręcę jak... Znaczy niepewnie, tylko w ogóle się kręcę jak pojebany. Bo na razie tam tego przycisku logicznie wiemy i wy i ja, że wcisnąć go na razie nie można. Jak tam się szło, no? Do cholery. O, może w ten sposób jakoś tu. Oczywiście, ślepota Jakub Krajnik. Znacie moje nazwisko, teraz już ten. Możecie mnie znaleźć. Nie jestem na naszej klasie, od razu ostrzegam. Więc jeżeli tam kogoś znajdziecie, to nie ja. A na Facebooku nie powiem wam, czy jestem, czy nie. No, dobra. No, jestem tutaj, gdzie chciałem właściwie. Także dobrze. Gdzie wiem, że nie powinno się na displayach mówić swojego nazwiska, ale... Ale chuj z tym. Dobra. O, możemy tak, tak? Proszę, dobrze robię. Źle! Jezus. Się zdenerwuje. Już mi oczywiście ręce odpada bolą. Wiem, że się kojarzy jak zawsze. Ale... Not this time. Jak tu się szło, no? No, co ty robisz, pipo pipo? Ja no nie wytrzymam. A, już chyba wiem. A, tutaj chyba jakoś trzeba skoczyć dobrze. Mi się zdaje, ale nie jestem, no właśnie widzę, no. Ha, dobra, już chyba wiem. Czytamy, tylko nie wiem jak się tak jakby dostać, ale wiem mniej więcej gdzie. Chociaż może już wiem. Ale powiedzmy, że już wiem. Powiedzmy sobie. Tylko, że w moim wypadku to kurwa przedłuży mi jeszcze rozgrywkę oczywiście. Bo jestem głupi. A zapomnieliście o tym, nie? Dobra. Mam nadzieję, że się jakoś tak strasznie nie nudzicie, ale... Stu. Pierwsza plansza Londynu jest najgorsza ze wszystkich. Potem Lad's Gate i... Jaka tam jeszcze jest oprócz City? Lad's Gate i... Aldwych, właśnie zawsze mam problem, na co się czyta. To te plansze mi nie sprawiają trudności. Prawie w ogóle. No! Kurwa! Lara, weź naprawdę! Jak moi sąsiedzi muszą mnie czasem podsłuchiwać, to im współczuję autentycznie. Wiem, że ja w dziwny sposób mówię autentycznie, ale nie zrezygnuję z tego. Tak jak jakoś, nie wiem. Lubię to słowo, autentycznie. Łyczek. Jestem po dobrej stronie? I hope so. Yes, I'm on the right side. Dobrze. Jeju, no nie cierpię tej planszy, naprawdę. Zobaczycie, ona mi zajmie, nie wiem. Nie, więcej myślę, że niż godzinę po prostu. O kurwa, jak ja to zrobię? Tak na dobrą sprawę. Jak tutaj już nie mogę teraz zjechać. Da się to jakoś jeszcze inaczej zrobić? A da się, spokojnie. Wiecie co, czekajcie, idę popełnić zaraz samobójstwo, bo zaraz nie wytrzymam. Autentycznie, zaraz się wkurwię. Naprawdę, ostatni łyk soku.
Zaraz się wkurwię. Co ja znowu zjebałem, no? Mam nadzieję, że nic. No dawaj, dawaj! Pipo, pipo, no. No, człowieku, jeszcze raz zapomnisz zapisać! Wiecie co, anulujcie wszystkie subskrypcje, bo po prostu zaraz nie wytrzymam, no. Nie wiem, po co wy mnie oglądacie, jak ja się tak motam. Dobra, mam w dupie ten przerywnik. Tak teraz się nie uda. Dobra, miałem zapisać. Zapisujemy. Dara, spróbuj nie wycelować. To nie, co ci zrobię. Jeszcze raz. No! Dało się. Tylko zjeb to Lara, albo ja we własnej osobie, to nie wiem, co zrobię. Trzymajcie kciuki, żebym tego nie spierdolił. Dobrze? W ogóle dziwne są te okna takie. Mogę się trochę bardziej postarać, niż samą teksturę walnąć, bo... No nie wiem. No nie wiem właśnie. No, jakbym wczytał, to bym się wkurwił autentycznie. Dobra. Teraz... Hop! Hop! Jesteśmy. Dobra. Tak, dobrze to robię. Już myślałem, że coś zjebałem znowu. Zatem nienawidzę tej planszy. Autorzy powinni normalnie siedzieć w więzieniu za jej stworzenie.